Drukarz Offsetowy. Do codziennych zadań drukarza offsetowego należy prowadzenie procesu drukowania na maszynach offsetowych, a w szczególności wykonywanie i ocena jakości offsetowych form drukowych, przygotowanie materiałów do procesu drukowania, obsługa offsetowych maszyn drukujących, kontrola procesu drukowania, a także ocena jakości odbitek drukarskich. Obecnie odnotowuje się duży rozwój branży poligraficznej, a co za tym idzie, również wzrost zapotrzebowania na drukarzy offsetowych. W dzisiejszych czasach offset jest najczęściej używaną metodą druku, dlatego niezbędni są wykwalifikowani pracownicy, którzy będą się nią sprawnie posługiwać. Historia zawodu drukarza offsetowego sięga początków XX wieku. Wtedy to w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na szybkie i masowe przenoszenie tekstu na papier, zaczęto stosować druk offsetowy. Pierwsze wzmianki o tej technice pojawiły się w XIX wieku, a na początku XX do użycia weszły rotacyjne maszyny offsetowe. Pierwszą taką maszynę w Europie zbudował i opatentował Kaspar Hermann. Jak zdobyć zawód drukarz offsetowy? Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe mogą nabywać kwalifikacje w zawodzie drukarz offsetowy poprzez ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji PGF.02 realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych. Warunkiem uzyskania dyplomu w zawodzie będzie posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego lub średniego lub średniego branżowego. Również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum, równolegle do nauki w szkole średniej, mogą uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji PGF.02, realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych. I zdać egzamin zawodowy z tej kwalifikacji. Dyplom w zawodzie drukarz offsetowy otrzymają po ukończeniu liceum lub technikum oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Przed rozpoczęciem kształcenia lekarz medycyny pracy musi dokonać oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki oraz wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do placówki lub organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. W czasie nauki słuchacze przygotowują się do wykonywania offsetowych form drukowych oraz drukowania nakładu z offsetowych form drukowych. Zdobywają też wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy. Przyszli drukarze zdobywają umiejętności praktyczne w firmach z branży poligraficznej, w których odbywa praktyczną naukę zawodu oraz w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego, a w przypadku młodocianego pracownika umiejętności praktyczne zdobywa w zakładzie pracy, w którym realizuje zajęcia praktyczne na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, absolwenci kursu przystępują do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych w celu uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikację PGF.02. Warunkiem uzyskania dyplomu zawodowego jest zdanie egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie oraz posiadanie właściwego dla danego zawodu poziomu wykształcenia. Kwalifikacje w zawodzie drukarz offsetowy można także uzyskać w trybie tzw. eksternistycznych egzaminów zawodowych. Do których mogą przystąpić osoby dorosłe, które co najmniej dwa lata kształciły się lub co najmniej dwa lata pracowały w zawodzie oraz posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe. Osoba wykonująca ten zawód powinna wykazywać się cechami takimi jak wysoka zdolność fizyczna, duża sprawność układu kostno-stawowego, mięśniowego, narządu wzroku oraz narządów równowagi, zdolność koncentracji uwagi, wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia techniczne, umiejętność pracy w szybkim tempie oraz łatwość zmiany wykonywanej czynności. Po zdobyciu kwalifikacji w tym zawodzie można znaleźć pracę w drukarniach offsetowych i cyfrowych oraz w zakładach poligraficznych zajmujących się kompleksowo procesami poligraficznymi. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą operator na świetlarek CTF, operator na świetlarek CTP, lub drukarz inaczej maszynista offsetowy. Narzędzia wykorzystywane w pracy drukarza offsetowego. Drukarz offsetowy musi opanować działanie wielu narzędzi, maszyn i urządzeń. Są to m.in. maszyna offsetowa, naświetlarka form drukowych, spektrodensytometr. Śruba mikrometryczna, lupa poligraficzna, przymiar liniowy oraz sufmiarka. Do środków ochronnych niezbędnych na stanowisku pracy należą: odzież ochronna, rękawice robocze, buty robocze z metalowym noskiem oraz ochronniki słuchu. Każdy drukarz offsetowy powinien nieustannie doskonalić własne umiejętności. Wynika to z rozwoju rozwiązań maszyn i urządzeń stosowanych w branży poligraficznej oraz pojawiania się nowych programów do obsługi maszyn. Może poszerzać je poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmy i producentów tych urządzeń. Może także uzupełniać kwalifikacje cząstkowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych o charakterze pokrewnym do posiadanych kwalifikacji lub uzupełniać kwalifikacje rynkowe. Ponadto osoba posiadająca dyplom w zawodzie drukarz offsetowy ma możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole drugiego stopnia lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej. Warunkiem uzyskania dyplomu w zawodzie technika procesów drukowania jest posiadanie wykształcenia średniego, lub średniego branżowego oraz zdanie egzaminu z tej kwalifikacji. Zawód ten posiada wiele zalet, takich jak różnorodne zadania wynikające z szerokiego wachlarza wykonywanych produktów, możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach zawodowych, czy możliwość przekwalifikowania się w obrębie grupy zawodów pokrewnych i branżowych. Na przykład drukarz offsetowy może zdobyć również certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych w ramach alternatywnej techniki drukowania. Decydując się na ten zawód, będziesz mieć możliwość poznawania nowych technologii i maszyn drukarskich. Jak również będziesz kontynuować wielowiekową tradycję przenoszenia słów i obrazów na papier. To zajęcie idealne dla osób posiadających wyobraźnię, zdolności techniczne oraz lubiących dynamiczną pracę.